W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy na pustynię błędowską w okolicy Klucz do Róży Wiatrów. Okolice Róży Wiatrów w ostatnich dniach stały się strefą kibica na Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska 2023, jak również kinem letnim. Jest tutaj również wiele atrakcji dla dzieci, ale główną atrakcją jest ciężki terenowy samochód wodnopianowy Ural 4320 6x6, który jest na wyposażeniu OSP Kwaśniów. I to tym wspaniałym samochodem mieliśmy okazję przejechać się po pustyni błędowskiej. Tak więc zapraszam na niesamowitą relację z tego popołudnia, które spędziliśmy na pustyni błędowskiej na Róży Wiatrów. Pustynia Błędowska była pierwszym miejscem w Polsce, gdzie wystartowały rakiety meteorologiczne. To właśnie tutaj, na piaskach Pustyni Błędowskiej, w latach 1958-1963 zostały przeprowadzone pierwsze próby polskich rakiet meteorologicznych. Ich głównym konstruktorem był profesor Jacek Walczewski, jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskiej astronautyki. Celem profesora Walczewskiego było stworzenie rakiet meteorologicznych do badań górnych warstw atmosfery. Prace konstruktorskie związane były z programami nuklearnymi prowadzonymi przez Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, które dokonywały eksplozji bomb nuklearnych w atmosferze. Powstające z tych wybuchów pyły radioaktywne były wyrzucane do stratosfery, a następnie wiatrami rozprzestrzeniały się po całym świecie. Powstające rakiety meteorologiczne miały pomóc w monitorowaniu tych odpadów, jako że słabo znane były wówczas kierunki wiatrów na wysokościach powyżej pułapów balonów meteorologicznych. Na pustyni błędowskiej krakowski zespół konstruktorów pod przewodnictwem profesora Jacka Walczewskiego przeprowadził próby kilku rakiet meteorologicznych, m.in. 10 października 1958 roku wystrzelił on z pustyni błędowskiej pierwszą rakietę doświadczalną RM-1. Miała ona 82 cm wysokości i ważyła niecałe 5 kg. Osiągnęła pułap między 3 a 3,5 km. 10 kwietnia 1961 roku, na dwa dni przed lotem Gagarina, na pustyni błędowskiej wystartowała rakieta RM-2D z załogą, czyli z dwiema białymi myszkami na pokładzie. Rakieta wleciała do wysokości około 1,5 km. Eksperyment powiódł się i pasażerki bezpiecznie wróciły na Ziemię. Ciekawostka. Warto wspomnieć o tym, że to na pustyni błędowskiej miał miejsce start pierwszej rakiety pocztowej z ostemplowanymi listami na pokładzie. Pustynia Błędowska odegrała dużą rolę jako polski wkład w światowy podbój kosmosu.
Pustynia Błędowska to nie tylko wyjątkowa przyroda, ale również jej część naszej kultury. Do połowy ubiegłego wieku pobliscy mieszkańcy byli właścicielami łąk przylegających do rzeki Przemszy, rozdzielającej Pustynię Błędowską na część północną i południową. Teren pustyni nazywali Piachami, a terminu Pustynia Błędowska używali rzadko. Piachy trzeba było przebyć, aby dostać się do swoich łąk położonych nad rzeką. Latem nie było to proste, gdyż w upale dni piasek rozgrzewał się do temperatury 60 stopni. Jedynym wyjściem było pokonanie trasy rano lub późnym wieczorem. Według opowieści starszych ludzi przy Pustyni Błędowskiej nad brzegiem Przemszy można było spotkać mamony i strzygi, szkaradne postacie straszące przechodzących tamtędy ludzi. Niewielu było śmiałków, którzy nocną porą odważyliby się przechodzić tą drogą. Pustynia wykorzystywana była również jako miejsce wypoczynku. Organizowano tu wycieczki szkolne, biwaki i spotkania rodzinne. W wolne dni młodzież pakowała suchy prowiant i radośnie spędzała czas, kąpiąc się w Przemszy i w przyległych stawach. Szczególnie ulubionym miejscem były stawy Jandy i Okupnicki, gdzie krystalicznie czysta woda i naturalne plaże zachęcały do zabawy. Od niepamiętnych czasów piachy pustyni były terenami jałowymi, jednak pobliskie lasy i łąki zawsze bogate były w zioła, grzyby i owoce leśne. Bezpośrednio z pustyni zbierano drewno na opał, a z korzeni sosny wyplatano kosze z uszami, zwane opołkami, oraz kosiatki suszące do formowania bochenków chleba. Stawy nad Przemszą, jak i sama rzeka, bogate były w ryby. Drodzy Państwo, na pustynnej strefie Gliwica cały czas trwa transmisja Igrzysk Europejskich 2023, a na Pustyni Błędowskiej na wszystkich odwiedzających czeka moc atrakcji, szczególnie dla najmłodszych. Zapraszamy na strefę animacji, także wszystkich najmłodszych zachęcamy do skorzystania z tego, co tutaj dziewczyny przygotowały. Na wprost Róży Wiatrów cały czas też trwają zawody piłkarskie, co jest dosyć trudne na piasku, ale także wykonalne. Można także pograć w siatkówkę. Wszystkich Państwa także cały czas zachęcamy do tego, aby sobie tutaj skorzystać z oferty przygotowanej z dmuchańców, które są z tyłu tutaj za Różą Wiatru. Wszystkie atrakcje dla dzieci mają dzisiaj charakter darmowy. Także serdecznie zachęcamy do tego, aby korzystać w tych pierwszych dwóch altankach. Także taka pamiątka, która zostanie po Państwa wizycie na Pustyni Błędowskiej. Także zachęcamy do korzystania ze strefy animacji, strefy sportu, z fotobudki. Jeżeli jest wśród nas niewielu pojazdów, który potrafi poruszać się po Pustyni Błędowskiej, można sobie tam wejść też do niego i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Serdecznie Państwa zapraszamy do korzystania ze wszystkich atrakcji. O, ta armata się kręci, ale fajne. Mnóstwo różnych tatuaży, można również puścić bańki wyblane,
załączony do kącików elastycznego. Za opaską do przeszkód. Myślę, że każdy dzieciak znajdzie tutaj coś dla siebie. Tuż obok strefy animacji zupełnie darmowe puchajce oraz popcorn. A w wszelkiej części korzeliatro każdy z Państwa może wykonać również darmowe, pamiątkowe zdjęcie z klimatem pustyni błędowskiej. Zapraszamy również do strefy sportu, gdzie można spróbować swoich sił, a zapewniam, że zupełnie inaczej gra się w piłkę nożną, plażową czy ręczną na piasku, na plaży, no w tym wypadku na pustyni. Do głodnych czy spragnionych zapraszamy do naszych stref gastronomicznych, naszych grupek gastronomicznych, można zjeść zapiekankę, frytki i wiele innych smacznych specjałów. O 22.15 Interstellar. O godzinie 18.00 MOS, kategoria do 54 kg, 1.16 finału i nasza reprezentantka Sandra Drabin. Godzina 20.00, kategoria do 54 kg, 1.16 finału mężczyzn. Mateusz Brzeźnicki, nasz reprezentant. Już o 18.30 półfinały kobiet, koszykówka 3x3. O 19.20 półfinały mężczyzn. Już o 15.00. Polskich sportowców wspiera Lotto, partner głównej Igrzysk Europejskiej. Zawodów w ramach Diamentowej Ligi. Sponsorem programu jest Orlen. Sponsor generalny Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023. Witamy Państwa ponownie. Tam w tle leci nam wspaniała muzyczka, a my po tym nie mamy początku polskiej reprezentacji. Rozwiązujemy dalej worek, wrzucamy do niego kolejne medale. Mieliście oczywiście dwa medale lekkiej atletyki, ale to nie koniec. Mamy chrapkę na więcej, bo już niedługo dziewczyny w zespole karabin pneumatyczny kobiet, czyli Aneta Stankiewicz, Julia Piotrowska i Natalia Kochańska powalczą w małym finale o brąz. Który na pewno trzyma za nich kciuki jest ich trener Paweł Pietruk. Posłuchajmy, co powiedział przed tym występem. Paweł Pietruk, trener drużyny, która zagra o brąz Igrzysk Europejskich. Trochę niedosyt, czy jest Pan zadowolony po tych kwalifikacjach? Niedosyt na pewno jest, bo wiem, że dziewczyny starsze ma więcej, ale też nie mocno dobrze zresztą, bo jeszcze nowe medale Igrzysk Europejskich. Te pierwsze kwalifikacje trochę podniosły pewnie Pana ciśnienie. Pierwszy etap kwalifikacji. Była takie z tych pojedynczych not najwyższe, bo były 10-9, 10-8. Więc wiedziałem, że to będzie stabilny punkt zespołu. W meczu o brąz rywalkami będą Węgierki. Tam była ścieżka w tamtą stronę. Tam kabina była inna, drewniana, nie? Aha, no. No widzi Pan. O, no super. Czyli tutaj ich pięciu siedzi, tak? Tutaj czterech. Siedmiu, tak? Takimi przedmiotami, które no dziś nam idealnie. Super. Dobra, pewnie. No. Się filmuje, bo to dzidziuś jest, wie pan. A gdzie jest? To by tylko wprowadzili tutaj, wsiadłby sobie na nas, żeby miał zdjęcie do, jak się to mówi, do kalendarza, do wszystkiego. Super. No, o, zrobić tu. Tu dziecku trzeba zrobić. Niech się cieszy. Z tyłu. Powinno się strzelać z pistoletu do większej skrętów. A to jest, musi być widno. Musi być ciemno. Także to tak poświadczy się, jak rozmawialiśmy z naszym. Tu jest świeci. O precyzji z oddawania strzałów, tam są trzy punkty, czy gdzie są trzy. Tylko, że jak jest widać, to nie widać. Specjalne skóry, tak? Chcemy powiedzieć, Weronika, jak zapytaliśmy... Nie jest, raczej nie chodzi o bezpieczeństwo i Weronika nam... To nie jest tak szybko, niech sobie... Ale jak pan chce szybciej, to no, lewą nogą nacisnąć, nie tam, bliżej. Bliżej. O Jezus! Ale to tak głośno, bo nie chcące. Tak. No ile on pali? Za 30? 30. 30.
No widzisz, dzieciusiu, tak. Kolejna Polska, biało-czerwona. Tak, tak. No pewnie, no. 2005. Julia Piotrowska, Janeta Stankiewicz. Kontra Węgierki, Gita Bajosz, Ester Denesz. Super, Ester, piękny. Pietruk, a to już Węgierki, które tak jak powiedzieliśmy... Ja się to lubię. Jest okazja... Pewnie. Pierdzie. Super. No mało będzie jechał. Nie będzie tutaj taki normalny samochód. Jedyna okazja, no właściwie to dzisiaj druga.
O, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. A, ale pan... Super. Super, tak, tylko jeszcze teraz jak się to otwiera. Do góry. A. O. Tak. Teraz ty sobie radź. Pa. Dziękujemy. Super. Było super, naprawdę. Się przejechał. Po takim piachu. Po takim piachu. Tam. Podchodzą obok trenerzy. Tu, z pewnością trenerka węgierska o ten czas poprosiła, a Paweł Pietruk po prostu nie chce zdekoncentrować naszych dziewczyn. Postrzelając znakomicie z okazji Dnia Ojca. Jakie mieliśmy dziewiątki do tej pory? Sześć, tak, nawet i trzy słabsze, razy i słabsze te dziewiątki. Tak, nawet tutaj. Ależ byłoby to piękne ukoronowanie tej pneumatycznej części rywalizacji strzeleckiej. 10-0. Podróżuj swobodnie. Dzięki karcie do konta przekorzystnego w Banku Pekao S.A. Banku ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Pomaga wybierać w Osmanie produkty, które są bardziej przyjazne środowisku. Czujesz klimat? Wygrywaj fantastyczne nagrody od Coca-Coli i twórz magiczne chwile w rodzinnym gronie. Cała Polska gra dziś z nami. Kup polisę, nadążaj z trendami. Wyrażaj siebie. Zaczęło się tak, że syn sąsiadu złamał rękę. Użyła mu taki kol... O, leje się. A tutaj mamy parking na rowery i takie fajne śruby są tu powkręcane i to można rowerek zapiąć, żeby nie ukradli. A tutaj mamy agregat prądotwórczy. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.